Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gdzie tutaj się tak troszeczkę nietypowo zebraliśmy? Nietypowo, bo jesteśmy akurat w mieszkaniu prywatnym tutaj u kolegi. Kolega się nam przedstawi. Tak, i to jest kolega, który właśnie między innymi będzie za chwilę odbierał nagrody za uczestnictwo jego gołębi we wspólnym gołębniku na Giewoncie. I co ciekawe, w oddziale 026-3 Lipowa. Takich hodowców, którzy wtedy tam na Giewoncie u kolegi to właśnie Jana wygrali. Jest jeszcze tutaj parę. Ja pokażę może tych kibiców, co tutaj mamy. Stół też mamy zastawiony. Dzisiaj jeszcze akurat zaczęliśmy troszeczkę wcześniej, także dzisiaj atmosfera jest jeszcze taka, powiedzmy, normalna. O, tutaj mamy panie, przepraszam, bo panie powinny na początku pokazać. No ale teraz tak, mamy tutaj hodowców właśnie w większości z oddziału tym 023 Lipowa. I bo to oni właśnie, że tak powiem, wspólnie odnieśli też duży sukces u kolegi Jana. Jan powie nam teraz właśnie, na czym polegało to między innymi. O, witam kolegów. No sukces polegał na tym, że po prostu koledzy z oddziału zajęli pierwsze, drugie i trzecie, czyli mistrz Giewontu, wicemistrz i drugi wicemistrz Giewontu. Wszyscy z jednego oddziału. No, ja byłem w szoku. Mają chłopy chyba dobrego mnie, jak widać. Ustawki żadnej nie było. No nie. No to oni sami mogą się wypowiedzieć. Dobrze. Pokażmy teraz te nagrody, które będą za chwilę wręczane. To się też składają. Są i puchary, dyplomy i też takie. No, przypomnijmy, czekaj. Te czapki pokażmy. Kapelusze. To jest rozmiar, kapelusze, przepraszam, rozmiar 58, nie? Tak. Zobaczymy, czy będą im się suwać, czy będą, jak się zaraz, będzie ciężko wsunąć. Zobaczymy. No, ale zaczniemy od czego teraz? Od? Rozdamy dyplomy z lotu finałowego. No bo wiadomo, za tym sukcesem, że zostali mistrzami, kryją się też oczywiście dobre pozycje z lotu finałowego. I nagrody pieniężne, ale to chyba zostały wręczone. Tak. Chyba, tak, czy nie? Bo tak, cisza, tak? Były wręczone? Nie, wręczone. Były, dobrze, także już wiemy. Nie. Dobrze, to mówmy teraz. No to tak. Drugi gołąbek, który z finału zameldował się, to był gołąbek o numerze 610 kolegów Murański i Lach. To poprosimy tu kolegę. Kolega Murański jest obecny. Drugie miejsce z finału. Gratuluję. Proszę. To niech będzie tam stał, może jeszcze coś będzie innego odbierał, czy nie? Jakiś puchar? No może będzie, ale nie. No. Zobaczymy. Siadaj spokojnie tu później. Później kolejny gołąbek właśnie tutaj z tego oddziału. To był 12 miejsce z lotu finałowego i to był gołąbek kolegi Mariusza Tępki 2861. No i to co właśnie przedtem wspomniałem, że myślałem, że system mi dubluje. To właśnie 13 gołąbek też był również. Od Mariusza Tępki. Gratuluję. Mówią, że 13 pechowa, no ale Mariuszowi przyniosła szczęście. No i 14 gołąbek właśnie to był mistrza Giewontu kolegi Mrowca Krzyśka. Gratuluję. Krzysztofa. No i to, co przedtem mówiłem, znowu 15 kolejny był. Też ci system dublował. Tak myślałem, no bo praktycznie 4 gołębie pod rząd były tak jakby dublowane. Ale tak nie było, nie? Tak siadały po prostu, nie? Nie żeby się system popsuł. Czekaj, Krzysztof, bo... No właśnie następny. Kolejny gołąbek, 18, był również kolegi Krzysztofa. No i te właśnie 3 gołąbki... Te 3 gołąbki dały mu po prostu zwycięską drużynę, no i oto była najlepsza z finału. Drużyna. To gratulujemy jeszcze. Zadałem mu mistrzostwo. Później kolejny gołąbek z drużyny właśnie wicemistrza Giewontu, również kolegów Murański i Lach. Prosimy. Brawo. Gratulujemy. Brat i siostra. O. No i 20 gołąbek był właśnie kolegi Mariusza Tępki. Brawo. Trzeci właśnie z finału. 28, przepraszam. Ile było tych gołąbków lipowych w tej 20? Dużo. Było 9. No, było ich trochę. Tutaj powiedzmy właśnie Lipowa to jest jeszcze... Była taka, że 7 gołębi i 3 punktowały. No i właśnie te bardzo szybko Krzyśkowi przyszły te 3, no i później Mariuszowi. No i czy byście też mieli 3 w konkursie? 2 mieliście super. No, praktycznie w tych dyplomach no to było 9. My tu ciągle jesteśmy w górach, bo to Lipowa, powiedzmy, jakby ktoś nie wiedział z innych rejonów Polski, że tu są ciągle góry. Tak, tutaj mamy miejscowość Jeleśnia. Dokładnie, a to jest przy Bielsko-Białej, z tego co... Żywiec, Beskid Żywiecki. O, czyli od ciebie to jest do 7... W jakiś sposób te gołębie są, powiedzmy, przyzwyczajone do góry, może... Myślałem, że do zdobywania nagród. No, pewnie też, no nie wiem, trzeba się kolegów pytać. Nie znam historii, jak tu koledzy w oddziale lecą, ale z tego co słyszałem, to też... Ale to możemy zapytać się, kolega na przykład Krzysztof? No ja w lotach gołębi młodych zostałem... Piąty w oddziele.
Wicemistrzem sekcji. Drugi przodownik. A jeszcze powiedzmy, ile oddział ten liczy hodowców? O tak. 120. To bardzo dużo w świetle innych oddziałów, które są w Polsce. Tam wiadomo, że są zawsze rotacje, mniej więcej hodowców jest. No z reguły to w dół idzie. Natomiast tutaj 120 to jest naprawdę idzie i to koeficjent dobry zrobić i tak. Dzięki temu właśnie są dobre wyniki. A kolega, jak tam? Z no wynikami? Różnie to bywało. W każdym bądź razie no, w tym roku nieźle w kategorii A. Już oficjalne wyniki. Także. Czyli tak, które miejsce? A, wyszło tak, że mistrz okręgów kategorii A. A jaki tu mamy okręg? Bielsko-Biała? Bielsko-Biała. A tutaj mamy oficjalną... Poza mistrzem tutaj kolegą z okręgu. To w kategorii A się udało fajnie wylecieć, nie? W każdym razie tutaj jest niesamowite mistrzostwo. To właśnie powiedzmy, dajmy już głos. Bożena i Marcin Palu. I też, no, wielki. Też jest jeszcze ale powalczymy. Drużyna, tak? Na nazwisko. To jest tak. Drużyna, dokładnie. W każdym razie super, super. Jak się to mówi, super wyniki, super, super, jak się to mówi, rywalizacja, także nic dodać, nic ująć. Dobrze. Znaczy, jak mogę słowo, no to chciałem pogratulować, bo akurat tak się złożyło, że wszyscy akurat tutaj w trójkę, tu są dwóch Mariuszów i Krzysztof, to mają bardzo dobrzy koledzy, także z tego powodu się bardzo cieszymy, że takie wyniki udało się osiągnąć właśnie tutaj u Janka na Giewoncie, gdzie obsada była bardzo mocna. Tutaj akurat chciałem jeszcze dodać, że tam dwa gołąbki 25,88 i 10,170 bodajże. To dostałem od Marcina takie gąbki, które pozwoliły mi wygrać tam. Tutaj od kolegi Marcina właśnie? Tak. To jakie to były gołębie? Także powiem tak, tutaj akurat mogę powiedzieć w ten sposób, że cieszę się Krzyśka szczęściem, że w jakiś tam sposób mogliśmy się przyczynić do tego, że Krzyku akurat zdobył tą główną nagrodę, czyli dwa gołąbki, które akurat Krzysiu po 7,76. Znaczy akurat jedna była samica, to była z gołąb czysty Wandana Belle, to było po moim synie Rudego, czyli po Wandana Belle, to była wnuczka Rudego, akurat tą Krzyku ode mnie akurat posiada. I drugi samic to od Hansa Hirna, ten mój najlepszy rozpodowiec 7,76. Akurat to już jest następne. To z 809 czy z panią Dima, czy z jakiejś tam innej gołębi? 776 akurat jest wnukiem do Blue Energy od Kopmana. To jest gołąb, który nawet u Hansa wnuki mam tam po 70 konkursów, których Hans akurat no to już jest nie pierwsza hodowla, nie pierwszy wyniosek akurat z tego gołębia, że akurat tak się sprawdza. Że się sprawdza, też nie ma jakichś tam przypadków, natomiast tak jak powiedziałem, no ja jestem zadowolony bardziej niż ja bym to sam wygrał. U Janka mam nadzieję, że tak wszyscy mnie namawiają, że przyszłym roku ma pan Marcin, kolega Marcin daje i pani Bożena daje, będziemy rewanżować. Tam właśnie na Giewonciu Jasia, to teraz jeszcze dokończmy o Mariusza, się zapytamy o te jego sukcesy. A moje są słabe. To znaczy? Ale jaki skromny. Kiedyś były dobre, a teraz kupiłem zakład, przeprowadziłem się. Kiedyś w Jordano wieleciałem dobrze, Mako wieleciałem też dobrze, a teraz zaczynam od nowa. Dobrze. No to jak już nie chcę więcej mówić, to przejdziemy dalej tutaj do Jana Bochenczaka. On nam opowie, co teraz będzie wręczane. Potwierdzili koledzy, tak jak pytałeś się o ustawkę. No, te wypowiedzi chyba dokumentują, że jest. Że nie, nie, tutaj, tutaj był przypadek. Nie, powiem ci szczerze, to inny scenariusz niż ustalaliśmy. No, tak się śmieję. Dobrze, ale pokażmy teraz te kolejne nagrody. Właśnie widać, że to potwierdziło, że to nie był przypadek. Jak widać. Kolejne nagrody, no to myślę, że zacznę od mistrzów. Czyli tak, mistrzem Giewontu, tak jak żeśmy już... To jest ta rywalizacja drużynowa. Drużynowa, dokładnie. Czyli ta seria 7-3. To nie, że z jednego tylko lotu, bo z wszystkich pięciu lotów gołębie musiały się spisać. No, no i właśnie tak się spisały Krzyśka gołębie. Także gratulujemy. Został mistrzem. Brawo dla mistrza. I teraz ten moment przymierzenia tego kapelusza. Pasuje. Trochę za duży. Widzisz, Panowie, tu jest pomyłka, bo pierwszy wicemistrz Giemon to pani Janie. A, przepraszam. Ja przepraszam, ja sobie przypomniałem jeszcze jednej rzeczy. Jan, nim tu przyjechaliśmy, jeszcze tabliczkę do wręczu. Proszę bardzo. No może ten kapelusz będzie, czapka będzie lepszy kapelusz. Mierzymy, no może mniej, właśnie... mniej alkoholu. Krzysiek się pewnie kapnął, żeby coś nie pasuje. Także gratulujemy. Góra stat wręczył górologiczny skill. Teraz właśnie ten pierwszy wicemistrz. To
co pomyliłem. I tak, pierwszym wicemistrzem Gierontu został duet praktycznie Murański i Lach. Prosimy o tak No i teraz będzie w zimie cieplej. Powiem tak. Przykryję łysinkę. Będzie cieplej. Adrian, to dla ciebie. Puchar? Tak. A kapelusz dla ciebie? Czapka też dla ciebie, bo już czapkę jedną od Jana dostałem. Mają dwie. No. A ciupagę też dostali, czy nie? Ciupagi nie, ale jeszcze dostaną. Ciupagi. Nie wiem, jakby mieli jeszcze czarów i ciupagi dwie, to by się mogli... Dawaj razem. Tak wygra, to ciupagę dostali. Adrian, walczymy w przyszłym roku. Trzymaj. Tak ma być. I teraz trzeci. A to za chwilę, właśnie. Mistrzowskich drużyn tutaj od kolegi Sebastiana Wardęgi dostaliśmy paczki. Sklepy dla hodowców.pl. No i to właśnie mamy trzy paczki. Co tam w środku jest? Mistrza i. Nie wiem, to nie, to zobaczymy później. Może... No, styropian. Ja myślę, że coś dla gołębi. No, razie... Także nie, no to nie będziemy wręczać. To są Ale krótko mówiąc, nagrody paczki. Mamy. Tak, proszę tak, bardzo, i zobaczmy. I dziękujemy sponsorowi, że tutaj pamiętają o nas. My zapraszamy za rok. Tak, może tak, też coś zaspokoi. Ale jeszcze nim zaprosimy całkiem, to jeszcze ostatniego, drugiego wicemistrza wręczymy tutaj. Jeszcze dyplom. Jeszcze Krzysztofowi będzie wręczył. No właśnie. I teraz zostały nam... Został ostatni puchar, tak? Nie, dwa jeszcze. Jeszcze dwa, no bo to wiesz, tak jak mówili, tu kilka sukcesów mieli. Także drugim wicemistrzem, no to wiemy, że został kolega... Ten skromny Mariusz. Ten skromny, który mówi, że nie lecą. Tak. Fajnie wygląda. To w tartaku idealnie się przyda na głowę. PHP, trociny, te sprawy. Gratulujemy. Gratulujemy, Mariusz. Dzięki. Poczekaj. Poczekaj chwilę. Ostatni puchar, jaki mamy do wręczenia, to jest puchar za co? Za lotnika. Trzeci lotnik na wspólnym gołębniku Giewon. To był gołąbek właśnie kolegi Krzysztof Mrowiec, PL23184905, który był trzecim lotnikiem. Proszę bardzo. Chcę dodać, że to był najmłodszy gołąb. Jak go przyniósł, to myślałem, że pójdzie na straty, no bo już praktycznie gołębie trenowały. No i... Ale co na straty, że tak ci się spodobał, tak? Czy co? Ja już praktycznie tydzień po dostarczeniu tego gołębia, już był pierwszy trening z kilometra. No i ten gołąb poszedł, no i wrócił, jak widać, takie efekty. Także gratulacje. Panowie, chciałem zaznaczyć, że ten gołąbek 4905. Zginął tam na Giewoncie gąb z mojej drużyny i po prostu dostałem go od Mariusza w prezencie. Ten 4905? Tak, 05 i ten gąb mi pomógł wygrać główną nagrodę WGG. Brawo. Czyli tą rywalizację z drużynową. Nie tylko gołębie zespołowo pracują, bo cała ekipa wymieniają się. Chciałem właśnie serdecznie podziękować koledze Muleńskiemu za udostępnienie takiego towaru. No ale jeszcze powiedz tam ciekawe. I sobie, że tak powiem, w stopę strzeliłeś. Powiem ci, że wiesz co, mnie cieszy to, że gołąbki robią swoją robotę. Bo brat i siostra tego gołębia, nie że reklama, bo reklama jest zawsze jak dziwim handlu. W każdym razie, ale ty nie handlujesz. Drugi gołąb w finale to był brat, a siostra była 18. z finału siadła. Czyli praktycznie. No, dokładnie. Pierwszej 20 wszystkie 3 gołębie. Dokładnie. W pierwszej 20. Zresztą sam to nagrałeś na tym filmiku, że w pierwszej 21 gołębi były 3 gołębie z tej pary. Nie mówię, bo to. To były te pierwsze gołębie, to się wtedy jeszcze udało nagrywać, bo później już było trochę gorzej. A potem było gorzej, ale wszyscyśmy się cieszyli tym swoim, jak się to mówi, szczęście. W każdym razie to były gołąbki od mojego przyjaciela. Nie każdy go lubi, w każdym razie ja go lubię, fajny gościu, Bartek Morem. Od niego kupiłem dwa gołąbki, Holendry, od Pokarajnena i Tona Gomonsa. Sparowały się razem i wyszły te trzy gołąbki. Które tu wygrały, a ten, który poszły, był u Krzyśka, też był z tego? Finał, to jest mój przyjaciel serdeczny, dostał. I też z tego właśnie, z tych? To z tej pary dostał, to taki gołąbek był. On poszedł początkiem lipca, poszedł do Jasia i pokazał się tą klasę. A w przyszłym sezonie powalczymy u Jaśka już taką silną linią. W przyszłym sezonie do pana Jana Boręczaka dołączy pan Marcin, mam nadzieję pani Bożena,
Będziemy wygrać. To my, kończąc pomału naszą relację, jeszcze coś wręczyć? Chciałem jeszcze wręczyć z zeszłego roku zaległy dyplom właśnie koledze Krzysztofowi. Tak jak widzimy, też w zeszłym roku był 34. Co tak znalazłeś gdzieś w tego schowany czy coś? Tam? Dokładnie. No. Porządkowałem szuflady. Dobrze, jeżeli do Krzyśka, to mu wręczę. Gratulujemy wtedy. Tak. Ale chciałem dodać, że wtedy był właśnie bardzo ciężki finał 517 km. 34. To był dwudniowy lot, no i też Gołąbek dociągnął, przyszedł. Tak, że charakter mają. Ale także ktoś go zakupił tutaj z bliskiego oddziału. Tutaj. I chwali sobie go? No, ma go w rozpoczęciu. I tym akcentem pomału będziemy kończyć. Gratulujemy, a wszystkim... Przy okazji chciałem jeszcze, a mamy taką możliwość, pozdrowić na stały zarząd, przede wszystkim pana Leszka Kumorka, Grzesia Satławę, Tamedzia Paśko, no i wszystkich tam lubiących nas kolegów. I to jest właśnie ten pozytywny akcent, bo w oddziałach jest tak, że się hodowcy często nie lubią, tak. Ale zobaczmy, my tutaj... A my mamy taką zawsze ekipę, jak to się mówi, zgraną i ten. No i tutaj właśnie ja polecam uwadze, żeby takie uroczystości, jak tu takie prywatne, kameralne, małe wręczenia nagród, zobaczmy w takim doborowym towarzystwie. Polecamy uwadze innym oddziałom, że tak można też wspólnie spędzać czas bez sporów, kłótni i jakichś tam zwad. I jeszcze raz chciałem podziękować panu Marcinowi za... udzielenie mi dobrego materiału. Także ja już na koniec tylko jestem, powiem tak, że ptaki z naszego kręgu pokazały, myślę, swoją wartość, także ja tutaj w swoim... Przepraszam jeszcze raz. Więc już tak na koniec chciałem pogratulować wszystkim swoim kolegom Krzychowi i dwóm Mariuszom za świetne wyniki. Także myślę, że tutaj akurat ptaki z naszego okręgu pokazały się fajnie, także myślę, że tutaj koledzy posiadają dobry materiał, który na tle hodowców z całej Polski, nie tylko Polski, taki wykazały się, myślę, że swoją klasą, także no tyle, co mam do powiedzenia. No, co to ja mogę jeszcze dodać od siebie, że nie tylko gołębnik tutaj Giewont, ale od kolegi Jana Bochęczaka, oryginalne gołębie PL0236 z tym numerem oddziału, u kolegi Sebastiana Ostoi w UG Czersk, to też na finale były 5 chyba, tak, czy 6, ale na nazwisko kolegi Ruszczyk, nie, Juszczyka. Tak, te gołębie, lepiej poleciały jak twoje, te na twoim nazwisku, z twoim nazwiskiem, że tak powiem. Jak widać, też udostępniam moim klientom dobry materiał. Jeszcze ten kolega Marcin mówił, że tu mamy z kolegą właśnie Markiem, moim najlepszym przyjacielem w sekcji ten, że mamy, jak to panie Marcin mówi, najlepszą śmietanę pana Marcina. Dzieci. Ale gołębie. Tak, o dzieci po najlepszej śmietanie. Tak. Rozumiem. A jeszcze a propos tych właśnie gołębi, bo jeszcze sobie przecież w Kosakowie te gołębie właśnie tutaj z oddziału od ciebie, to ten gołąb, który ma 6 konkursów na gołębniku u kolegi Maćka Wudzika, to też jest oryginał twój gołąb i też był taki bardzo młodziutki, kiedy dostał. No, tak, ten to jest... 300 z tego od Marcina Pachą. Tak, gołąb. A tą gołąb 300 też my widzieliśmy go też jeszcze w finał w Dobczycach, kiedy gołąb od ciebie też wygrał. I może już na tym będziemy kończyć, bo tych sukcesów, które tutaj gołębie tutaj z tych okolic odnoszą, jest bardzo dużo. Także bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.